Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Jest końcówka uprawy pomidorów. No w większości został już około tak miesiąc do zakończenia uprawy. Ten kto ma tunel foliowy lub szklarnię to będzie miał może jeszcze ze dwa tygodnie dłużej te pomidory. To zależy. Generalnie jednak są w tym roku dwie grupy ogrodników. Jeżeli chodzi o... Pomidory. Są tacy, którzy mają bardzo dobre uprawy i tacy, na którym te pomidory padają, padły lub rosną no bardzo kiepsko, po prostu uprawa się nie udaje. Więc posłuchajcie moich kilku rad na uprawy pomidorów w tym okresie. I tutaj przypominam o moich wyprzedażach, które są do końca sierpnia, nawet minus 50%. Polecam szczególnie moje książki. Zapraszam na uprawa.pl i na Allegro. Teraz jest tak, że zapewne już sporo zebraliśmy, ale jeszcze no sporo zostało i o to sporo warto się postarać, no żeby nie było tak, że ostatecznie będzie to znaczący spadek plonu względem oczekiwań lub, że sporo pomidorów nie dojrzeje na krzakach, no po prostu trzeba będzie je zbierać zanim dojrzeją, żeby one dojrzały sobie po prostu w pomieszczeniu. Przede wszystkim nie dopuszczajcie już, żeby rosło coś nowego na pędach i na liściach. To znaczy, jak rośnie nowy pęd, to go usuńcie. Jak rośnie coś z liścia, to to usuńcie, bo czasami no z liścia na nawet rosną pędy, szczególnie jak pomidor jest ogłowiony, no to wtedy ten krzak stara się wypuszczać nowe pędy. Nie tylko takie pędy boczne, ale też właśnie choćby z liścia. Tak samo warto wspomnieć, że na gronach mają być tylko pomidory, bo czasami ro rosną właśnie te liście, a nawet pędy. Szczególnie teraz na to patrzcie, jak te krzaki są właśnie ogłowione. Ja to na gronach te liście i pędy usuwam, żeby zostały tylko same pomidorki na gronie. A jak na gronie został taki mały pomidorek, a inne pomidorki na tym gronie są już spore, no to przypomnę, że warto tego małego usunąć. Przynajmniej ja tak polecam. Ja ostatnio o to zaniedbałem, mam takiego jednego czy też dwa do usunięcia. Jeżeli nie ogłowiliście jeszcze swoich krzaków, no to na to teraz jest czas, czyli obetnijcie końcówki pędów nad drugim, trzecim ogonkiem liściowym, nad najwyższym gronem. Jak jednak jest ten liść za wysoko, że stykałby się na przykład z folią, no to obetnijcie ten pęd niżej, na przykład za pierwszym ogonkiem. Ta rada ma tutaj znaczenie dla pomidorów wysokorosnących, czy to koktajlowych, czy też wielkoowocowych, ale według mnie nie ma znaczenia dla pomidorów karłowych, tych takich niskich, niskich, samokończących. Przynajmniej ja przy uprawie tych pomidorów po prostu nic z nimi nie robię. A jak już na gronie wszystkie pomidory zmieniły kolor, to usuńcie ogonek liściowy nad i pod gronem. Jeżeli jednak chcecie, żeby pomidorki no szybciej wam dojrzały, to możecie urwać te ogonki szybciej, przez co to grono bardziej skupi się na dojrzewaniu, na, właśnie krzak skupi się na dojrzewaniu tych owoców na gronie, ale też warto wspomnieć, że te pomidorki na tym konkretnym gronie, no to wtedy będą trochę mniejsze, za to jednak szybciej dojrzeją. Tu już jest Wasz wybór. Nawożenie to już bym ograniczał no bardziej do uzupełniania niedoborów pokarmowych, chociaż no generalnie to bardziej bym się skupił na tym uzupełnianiu niedoboru potasu, jeżeli taki występuje, bo ten potas jest teraz bardzo ważny. On wpływa na większe plony, on wpływa na trochę szybsze dojrzewanie, też ogólnie na lepszą kondycję krzaków. Podlewanie jest dalej potrzebne, nie zaniedbujcie tego, to jest bardzo ważne. Podlewanie dalej jest bardzo ważne. Ale jak macie tak, że pomidorki wam nie chcą dojrzewać na tych gronach, no to minimalnie możecie zmniejszyć podlewanie. Ale minimalnie, typu, że wiecie, jak podlewacie, załóżmy, jak podlewaliście codziennie, to teraz na przykład co półtora dnia. Tu chodzi mi o pomidory, które rosną w gruncie, bo te pomidory w Donicach, no to jednak stale tej wody potrzebują. No ja sobie teraz podlewam pomidorki tak mniej więcej co 3 dni, ale jak podlewaliście wy pomidorki codziennie, no to nie polecam aż, aż takiego mocnego zmniejszania. Ja po prostu stale podlewałem nawet co 5 dni. Teraz, jak jest właśnie lato, to tak mniej więcej co 3, może nawet i 4 dni. Poświęćcie czas na regularne zbiory pomidorów. Każde dojrzałe powinny być pozbierane. To jest bardzo ważne. No ja teraz też to tro, troszeczkę ze względu na różne właśnie te, że tu z domem y, załatwianie, to no to troszeczkę zaniedbałem, ale każde dojrzałe powinny być pozbierane, żeby siła krzaka skupiła się tylko i wyłącznie na tych jeszcze niedojrzałych. Jak najwięcej pomidorków ma dojrzeć na krzaku. No i też pamiętajcie, że jak pomidory za długo wiszą na krzakach, no to mogą pękać i po prostu się mogą psuć. A jakby było tak, że jednak choroba mocno zaatakuje wasze pomidory i podejmiecie decyzję o zakończeniu uprawy, to zbierzcie wszystkie pomidorki nawet te zielone. Pamiętam jak byłem kiedyś na grzybach, ale to kilka lat temu i był tam domek niedaleko lasu. No i w lesie wyrzuconych było wiele krzaków pomidorów razem z, nie z niedojrzałymi pomidorami, a te pomidory nawet całe zielone. Dojrzają wam w pomieszczeniu. Dobrze by było, żeby pomieszczenie było suche i chłodne, czy, czyli choćby na przykład piwnica. Niektórzy mają właśnie takie suche i chłodne, bo to różnie też bywa. Czasami są wilgotne, wtedy to jest no, kiepsko, ale może być to nawet w domu. U mnie, pomidorki w domu sobie po prostu dojrzewają, bardzo dobrze się tam też przechowują. Wiecie, bez kartonów, bez papieru po prostu sobie leżą i sobie dojrzewają. Ale też warto byłoby wtedy patrzeć na to, czy nie ma jakichś pomidorów, które się psują. Warto tutaj regularnie na te pomidorki wtedy spoglądać, bo może być tak nawet po ich zbiorach, że no jakieś pomidorki niestety się popsują i warto je oddzielać od tych niezepsutych, żeby się nie popsuły te, te jeszcze dobre. No a jak przyjdzie choroba, to możecie spróbować oberwać zarażone części rośliny. Powinno to spowolnić rozwój choroby, ale tylko przy wczesnym jej wykryciu. Nawet jest prawdopodobieństwo, że choroba się zatrzyma, chociaż no jest ono stosunkowo małe, bardzo małe. No ale ważna jest tutaj też regularna obserwacja krzaków, żeby ewentualnie szybko zareagować. To jaka będzie Wasza reakcja, czy też bardziej zapobieganie, czy spróbujecie z lecytyną, są gotowe preparaty do kupienia, czy też z preparatem IF na bazie jodyny, czy też ze, no, ze środkami chemicznymi, zależy po prostu od Was. Według mnie, jak większość pomidorów na krzaków jest już dojrzałych, mamy też no, bardzo dużo pozytywnych. Zbieranych, no to nie ma już tak aż sensu pryskać. Ja zresztą teraz pomidorków nie pryskam. No i jak przyjdzie choroba, no to po prostu będę ograniczał się do usuwania chorych części rośliny. A jak wiecie, już wejdzie tak bardzo, no to po prostu zbiorę wszystko, usunę krzaki i te pomidorki zielone będą mi dojrzewały. No ja akurat pomidory pod osłonami. Posadziłem w miarę wcześnie i no zebrałem już mnóstwo pomidorków. Na krzakach już, już stosunkowo mało zostało. Wiadomo, że no każda strata smuci, czy też denerwuje, no ale no co innego jest stracić 90% pomidorów na krzaku, a co innego załóżmy 10-15%. Też podkreślam, że brzydki liść nie musi oznaczać choroby. Na przykład dolne liście, no już się zużywają, są one po prostu starsze, gorzej wyglądają, a no nie ma co się tutaj tymi liśćmi wtedy przejmować. Jak górne liście, no to, no to już jest co innego, ale też plamy na liściach mogą być przez niedobory pokarmowe pomidora. Tutaj na koniec, żeby ten filmik był taki bardziej kompletny, to co właśnie teraz się robi, to włączę wam fragment filmu, gdzie niedawno powiedziałem o łamaniu pomidorów, bo tak to wtedy fajnie no, powiedziałem, więc posłuchajcie. Jeżeli wasze pomidory mają problem z tym, żeby zaczęły dojrzewać, to znaczy, że prawdopodobnie wyglądają dobrze. To jest teraz takie dziwne. Dziwnie to brzmi, ale pomidory najpierw rosną, sobie kwitną, owocują, te pomidorki no, potem na krzaku dojrzewają. Mamy krzak, no i on sobie rośnie, jest pięknie, ma pokarm, wszystko ma. No to mówi sobie, rosnę. Tworzę kwiatki, potem pomidorki są na tych kwiatkach i no jak mam świetne warunki, no to idę sobie w wielkość owoców, potem dopiero w dojrzewanie. I teraz przykład drugi. Jest sobie pomidorek i on jest taki, wiecie, taki, taki gorszy. To co on sobie myśli, że no nie jest zaciekawie. to już idę w dojrzewanie tych owoców, które mam, żeby się rozmnożyć. Bo celem pomidora jest stworzenie sporej ilości owoców dojrzałych, żeby były z tego nasiona, żebyśmy sobie je dalej wysiali żeby ta odmiana się dalej zachowała. I już nieraz to Wam pokazywałem, jak coś jest nie tak z pomidorem, no to on szybciej idzie w plonowanie. Nie tylko jest tak zresztą z pomidorem. Choćby w tym roku miałem kilka sadzonek takich pomidora, takich nieużytych i one fakt, zaplanowały bardzo słabo, do bo, yy, No miały jednego pomidorka, kilka pomidorów, ale one mi dały plony o wiele szybciej niż nawet pomidory w tunelu. Niż nawet pomidory też koktajlowe, wielkowocowe. Wiadomo, że nie były takie wielkie i tak dalej, ale tak sobie właśnie zostawiłem kilka krzaków takich nieposadzonych, bo krzaki tak, nie miały składników pokarmowych w sporych ilościach, nie miały już siły tworzyć dalej pomidorków, to poszły w to, co już miały, żeby stworzyć te nasiona, żeby się właśnie dalej rozmnożyć. Ja nagrywam uprawy co roku, tak wiecie, krok po kroku i tutaj macie z datami. Rok 2022. Wtedy złamał mi się jeden pęd. Tutaj macie sytuację z 10 lipca. Plus minus jeden. Bo, bo, bo czasami, jak, jak nagrywam, no to w tym samym dniu to publikuję, a czasami na drugi dzień. Tak przynajmniej zwykle się u mnie dzieje. I mamy 10 lipca. 27 lipca mam nagrany połamany pęd. I krzak poszedł wtedy mocno w planowanie na tym konkretnym gronie. Stresowa sytuacja, połamanie pędu. Ten pęd jeszcze funkcjonował, ale już gorzej, więc poszedł bardziej w to, żeby te pomidorki na tym pędzie dojrzały. Jeżeli chcecie mieć szybciej plony, a nie przeszkadza Wam, że będą to plony trochę mniejsze, to urwijcie ten pierwszy liść nad i pierwszy pod gronem. Ale też żebyście czasami pod wszystkimi gronami tak nie urywali. Zacznijcie od tych dolnych. Bo ogólnie liście dla rośliny są no bardzo ważne, to, na, to należy podkreślić. I co do łamania pędu, to jest to sporne. Bo z jednej strony przyspieszy to dojrzewanie, ale z drugiej no to te pomidorki te już będą mniejsze właśnie na tym pędzie i ogólnie łamanie pędu jest ryzykowne, żebyście czasem nie połamali całego. No i też jak rana, no to też, też, też to jest większe prawdopodobieństwo zachorowania rośliny. Mam jeszcze jedną informację jeżeli chodzi o grono, niepotwierdzoną wieloma testami, nie testowałem sobie to wiele razy, ale zauważyłem sobie tak, że czasami mi się zegnie pęd. Nie jest to jakieś częste, większość gron jest super, niezgięta, ale czasami jest takie właśnie zgięte grono, połamie się po prostu wewnętrznie. To tam pomidory trochę szybciej zaczynają mi dojrzewać. Można to trochę opisać coś właśnie z tym jak połamanie się całego pędu, tutaj tylko mamy to w mniejszej skali, bo w, sk bo w skali jednego grona. Jeszcze na koniec tego filmiku Wam powiem tak, że pamiętajcie, że pomidory są wrażliwe na przymrozki. Teraz jest praktycznie końcówka sierpnia jak ten filmik nagrywam, więc jest jeszcze no, ciepło, ale to warto podkreślić, że pomidory trzeba zebrać przed przymrozkami. No chyba, że jakoś te krzaki ochronimy przed tymi przymrozkami. Uprawa pod osłonami pozwala na dłuższą uprawę, więc możecie wiecie, mieć wtedy dłużej pomidory. Część osób ma nawet pomidory w październiku, a nawet jeszcze dłużej, ale o tej wrażliwości właśnie warto było przypomnieć. I jeszcze co do tego zimna, bo niektórzy popełniają ten błąd, to ja nie zamykam osłon i nie polecam teraz tego robić. No chyba, że wiecie, są bardzo chłodne noce, to wtedy na noc zamknąć i zaraz rano otworzyć. Bo w tym okresie, w którym teraz mamy, gdzie jest spora wilgoć, wilgotność, to zamknięcie na wiele godzin mogłoby szybko doprowadzić do zakończenia uprawy po prostu przez choroby. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Mam nadzieję, że ten filmik o pomidorach jest dla Was przydatny. Starałem się właśnie wszystko zawrzeć to, co teraz będzie i pod koniec sierpnia, i też we wrześniu, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.